Cześć, witajcie. Z tej strony Dawid, witam Was w kolejnym moim nagraniu wideo. Postaram się je zrobić jak najszybciej, żeby, bo wiem, że ludzie, im krótsze materiały, tym lepiej się oglądają. Więc dobrze, jedziemy, żeby nie przedłużać. Dzisiaj w tym moim materiale pokażę Wam aplikację radia RMF Max. Nie będzie to za długi film na pewno, bo nie będę wam już wchodził w komputer, tam na nic, tylko aplikację mobilną pokażę, więc jedziemy. Jest wersja na iPhone'a, na iOS i na Androida w sklepie Play. Obydwa linki będą w opisie. Więc jedziemy, pobieramy sobie. Ja oczywiście ją mam pobraną, ale ty sobie szukasz RMF. My A. I 3X. XXX. Bo tak się pisze tą stację. O, mamy. To jest ta aplikacja. Ja ją mam już zainstalowaną, bo ja z niej korzystam. Bo ja tej stacji poza radiem SK słucham najczęściej. Więc to jest bardzo podobna stacja. Jakby ktoś nie wiedział, RMF Max to jest bardzo podobna stacja do radia SK. To jest taki profil bardzo podobny, bardziej taki. Też taki bardziej młodzieżowy, nie jak Radio SK. Aha, i jeszcze tylko poinformuję, że ja to sobie mogę przerywać, nie? Podczas nagrywania, bo ja mam taką wadę, a po drugie, wiadomo, jestem osobą niepełnosprawną i mogą być różne rzeczy. Także dobrze, otwieramy. Tam jest taka fajna rzecz, która się nazywa Max Connect, ale to za chwilkę. Taka jakby relacja, jak na Facebooku, tylko to się tam nazywa RMF Max Connect. Dobra, no i mamy ekran główny aplikacji. I tak, na ekranie głównym mamy napisane utwór, jaki leci obecnie w radiu. I możemy sobie do tyłu sprawdzić, co było odtwarzane. To jest taki bardzo fajny, graficzny sposób, takie wielkie okładki płyt, naprawdę fajnie zrobili. No i mamy listę Hot Bands, czyli top of the top utworów, tylko że od radia RMF Max. I to jest top 30. Co my możemy więcej kliknąć i całą listę przejrzeć. Z każdym utworem mamy obok każdego utworu mamy menu. I tu mamy takie ikony. Polajkowanie, czyli żeby było wyżej, to jest taki bump, żeby po prostu był wyżej, nie? Jak się na Facebooku bumpuje jakieś posty, nie? Żeby był wyżej. Dalej mamy dislike, no to oczywiście, żeby jak się nam nie podoba i żeby zniknął z listy, albo żeby był niżej. Dalej mamy udostępnienie utworu, tytułu utworu na przykład na Facebooku bądź Messengerze. I czwarta ikona to jest link do YouTube'a. Możemy sobie wyszukać klip wideo na YouTube. Nie? No i tak możemy zrobić z każdym utworem. Tych utworów jest 30. O, a dalej mamy tak zwane propozycje. Czyli tak, bo w większości stacji radiowych jest tak, że mamy propozycje do top list. Tutaj mamy dokładnie to samo. I mamy kilka propozycji i możemy z menu wybrać like, dislike, udostępnienie i znowu klip wideo na YouTube. Jeżeli będziemy lajkować dany utwór, to on w końcu się znajdzie na playliście. Mam nadzieję, że to Bands, nie? To tam Hot Bands. Mam nadzieję, że rozumiecie. Nie trzeba tego tłumaczyć, mam nadzieję. Dobra. To byłoby tyle. Więcej na ekranie głównym rzeczy nie ma. Chyba. Zaraz zobaczymy. A nie, jeszcze są nowości muzyczne. Możemy sobie sprawdzić. Najnowsze utwory w RMF Max. Jeżeli nam się szukamy czegoś nowego, to możemy tutaj sprawdzić sobie. No. Czasem tych nowości jest więcej, czasem mniej. To już zależy od dnia i od sytuacji, nie? Albo od tego, od premier, nie? W danym miesiącu. No i dalej mamy Max News, czyli wiadomości. Każdy artykuł możemy sobie otworzyć i tak przeczytać. Max News to są przede wszystkim wiadomości typu z kategorii muzyka, życie celebrytów, życie gwiazd, muzyki.
tego typu bardziej tego typu wiadomości. Nie żaden koronawirus, nie żaden COVID-19, polityka i tego typu rzeczy jak w RMFFM, tylko tu mamy Max News, takie właśnie wiadomości muzyczne. Ale nie tylko. No, tam mamy też życie gwiazd, życie twórców muzyki i tego typu. To już polecam sobie sprawdzić, nie? O, mamy tutaj Martyna z programu. No, no i jeszcze, jak widać, kultura. O, jeszcze kultura jest. Tutaj zapomniałem, że tutaj mamy z rolnika z ukazanej, mamy tutaj jakieś informacje, jak ktoś ogląda, moi rodzice oglądają, więc mają co poczytać, no i rodzice nie słuchają RMF Max, więc. No i tam też mamy więcej. O, możemy sobie kliknąć więcej i możemy każdy artykuł sobie przeczytać, nie? Jak nas zainteresuje. No i oczywiście link do udostępnienia jest na przykład na Facebooku. Link można udostępnić. Czekajcie, muszę stąd wyjść. Dobra. To byłby Max News. Coś jeszcze? Nie. Nic więcej nie mamy. Więc dalej mamy po prawej stronie do góry mamy play. Tego nie kliknę, bo mi się uruchomi radio. Ale to jest możliwość włączenia sobie RMF Max z tego poziomu. Ale ja polecam aplikację RMF On. Robiłem o niej filmik, więc umieszczę linka w karcie. I teraz tylko przedstawię to menu po lewej stronie i zakończymy film. Więc naprawdę uwierzcie mi, że to nie będzie długo. Mamy tak start. To jest właśnie ten ekran startowy po uruchomieniu aplikacji. Playlista. Czyli właśnie utwory, które były grane. Możemy się cofnąć maksymalnie chyba 24 godziny do tyłu. Ale jest fajna strona, robiłem też o niej kiedyś film, gdzie można sobie sprawdzić jeszcze wcześniej, co było grane w radiu. Także, ale w oficjalnej aplikacji można się cofnąć 24 godziny do tyłu. W przypadku RMFFM i Radia Z jest dokładnie to samo. Dalej mamy lista Hobby Bands, no to jest właśnie ten link do tego głosowania na listę i wyświetlenie tutaj całej jego top 30, nie? Te liczby obok tego numeru, na przykład 28 i tu mamy w nawiasie 12, to jest tak zwane głosy minus 12 albo plus 12, albo plus 1, plus 3, plus 7, to jest tak zwana, to się jakoś nazywa. Ja na to mówię różnica, ale to się fachowo jakoś nazywa. Że bo jednego dnia jest minus 12 mniej lajków. O, a inaczej. Na przykład jak jest minus 12, to jest 12 lajków, dyslajków, a jak jest plus 1, to jest więcej. Like, polubienie jedno, względem poprzedniego dnia, bo to się codziennie odświeża, nie? A notowanie, o ile dobrze pamiętam, jest sobota. Bo ja Hopbenca nie słucham, bo on jest chyba rano. Z rana. A ja przeważnie radia internetowego słucham po południu albo wieczorem. Najczęściej wieczorem, przed pójściem spać. No, żeby się tak zrelaksować, nie? Dobra, nie będę przedłużał. Przedłużam, pokazywałem. Nowości muzyczne, no to są właśnie te nowości muzyczne, o których wspominałem, te premiery, nie? Oczywiście mamy też możliwość play, posłuchania fragmentu utworu. Ta druga ikona to jest udostępnianie, a ta trzecia, ta stopklatka to jest tak zwany, to jest link do YouTube'a. Otworzy się nam link do YouTube'a. W YouTube'ie, nie możemy sobie przeszukać YouTube'a. Dzięki temu nie trzeba pamiętać i przepisywać klawiatury tytułu. Też fajnie zrobili. No i mamy Max News, to właśnie już wam mówiłem, że to są wiadomości z muzyki, życia gwiazd i kultury, czyli kino, książki, ale najczęściej jest muzyka. To już polecam we własnym zakresie sobie sprawdzić, bo jak ja tak przeglądałem ten Max News, to
Najwięcej było właśnie o muzyce, nowe albumy, praca nad jakimiś albumami, właśnie życie filmu. Właśnie ten Ronik Przekazany jest taki program telewizyjny, tylko po prostu nic innego jak kultura, nie? I nic innego tutaj nie ma. Przynajmniej ja nie znalazłem. Ale jeżeli szukasz wiadomości od RMF, to będzie jeszcze film o RMF 24. Czyli to jest taki, już tak to spoileruję, bo będzie to, o tym film. To jest taki portal informacyjny. Ale to następnym razem zrobimy sobie film o RMF 24. Dobra, w tym menu dalej mamy wydarzenia. Tego wam nie pokazywałem, bo tego na ekranie głównym nie ma. To są informacje o wydarzeniach muzycznych przede wszystkim, czyli premiery jakichś albumów właśnie, wydarzenia takie typu koncerty, tego typu właśnie informacje. Nie, no, nadzieję, że wy wiecie o czym mówię, nie? Po prostu informacje o wydarzeniach, a Max News to są po prostu no, wiadomości. A wydarzenia to mamy tutaj informacje o jakichś takich wydarzeniach wartych uwagi. Takich właśnie premiera jakiegoś albumu. No, teraz pewnie ktoś puknie w głowę, po co dwie kategorie, wydarzenia i Max News, nie? Też jakby to nie mogło być w jednym, Max News po prostu, nie? Ja też uważam, że mogło to by być w jednym, ale no tak zrobili, tak podzielili, więc... No, The Voice Kids, no właśnie tutaj mamy informację do The Voice Kids, Eurowizji, nas też Junior, tam były też informacje o takich właśnie wydarzeniach muzycznych. No, nie, co będę się rozpłacił, nie sobie zobacz, jak się zainteresuje, to sobie zobacz. Dalej mamy właśnie to coś ciekawego, czyli Max Connects. I teraz, co to jest Max Connects? Max Connects jest to taka jakby relacja, korzystasz z Facebooka, to na pewno słyszałeś, że to jest taka relacja. I tam możesz sobie wrzucać takie, na swój timeline, takie, no takie posty, nie, z jakimiś zdjęciami, wideo, linki, no można chyba też udostępniać, nie, bo ja udostępniam tak swoje filmy na moim profilu. No a tutaj dochodzi, to jest coś podobnego, ale do tego jest potrzebne konto. I tak, tutaj wchodzimy w ustawienia i tu mu się jestem zalogowany, więc się wyloguję i teraz mamy możliwość zalogowania się. Klikamy zaloguj się, aby wysłać materiał, pyk, oj, dobra i mamy tak, możliwość zalogowania się za pomocą e-maila bądź za pomocą Facebooka. Na początku nie chciałem się rejestrować, tylko się logować Facebookiem, nie? Ale jak kliknąłem to zobaczycie, że pojawi mi się błąd. O, widzicie, wezmę sobie do ręki i wam to przeczytam. Błąd logowania. Podczas logowania do aplikacji wystąpi błąd. Spróbuj później. No i próbowałem później, następnego dnia, kilka dni później i to nic nie dawało, więc muszę zatrzymać nagrywanie. Wpiszę, zaloguję się tylko i wrócę do was. Ok, jesteśmy zalogowani i wracamy do ekranu głównego i włączamy do menu i Max Connect. I teraz mamy cztery ikony. Ten mikrofon to jest możliwość nagrania jakiegoś nagrania głosowego. Czyli tak możemy, ale może najpierw powiem, co to daje, to nagrywanie i wysyłanie. To jest właśnie fajne. SK też powinna takie coś mieć, bo to jest tak zwana Max Connect. To właśnie polega na tym, że te informacje, czyli te zdjęcia, filmy i nagrania głosowe idą potem do radia i one są potem tak jakby analizowane i to, co naprawdę będzie ciekawego, to albo wpuszczą na stronę internetową, bądź na Facebooka radia, na Facebooka to raczej idzie, bo jak tak słuchałem, to RMF Max, to przepraszam za dźwięk, to RMF 24 się odzywa. Właśnie
czytałem na stronie internetowej radia, że to idzie do nich i potem to wysyła albo powstaje na stronę główną, albo na profil facebookowy, nie? A jeżeli chodzi o nagranie, to też jak będzie coś ciekawego, to jest potem taka audycja chyba, która się też nazywa Max Connect. I też właśnie tam puszczają, nie? To na antenie radia. Więc jakieś pozdrowienia, życzenia świąteczne można tak wysyłać. To takie właśnie rzeczy, którymi chcielibyśmy się podzielić z radiem, nie? Ale ostrzegam, nie wysyłajcie głupot. Bo jeżeli tak będziecie robić, to albo wam zbanują konto od razu, albo jakieś inne konsekwencje będą, więc nie polecam, bo to idzie w publikę. Więc bądźcie ostrożni. Ja nawet tego nie będę używał, może nawet nie chcę po prostu, nie? A poza nagraniem głosowym mamy możliwość nagrania wideo, zrobienia zdjęcia, a ta czwarta ikona, ostatnia, to jest wysłanie pliku multimedialnego, pliku audio albo pliku wideo bądź zdjęcia z pamięci telefonu. Nie? To tyle. Dalej mamy ustawienia aplikacji. I tu możemy włączyć powiadomienia push, ale ten dźwięk taki tut, 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 to nie był z RMF Max, tylko to był od RMF 24. Widocznie jakaś nowa wiadomość, istotny jakiś news. Często mi się tak pika, bo jest ten koronawirus, to może dlatego co chwilę pika ten RMF24. Dobra, to możemy wyłączyć powiadomienia z aplikacji RMF Max. Dalej mamy linki do polityki prywatności, spersonalizowane reklamy, to polecam wyłączyć, jak można, to wyłączamy, bo to jest tak zwana personalizacja reklam. Czyli oni reklamy personalizują na podstawie tego, co słuchasz, albo tego, to co oglądasz, nie? I potem wyświetlają reklamy dopasowane do ciebie. Ale dla prywatności proszę cię wyłącz to, bo to jest inwigilacja tak zwana. Najlepiej tego unikać. Dalej mamy właśnie logowanie się. Możemy się wylogować do tego Max Connect albo zalogować, nie? Włączyć wysyłanie plików do Max Connect tylko przez Wi-Fi, czyli można zablokować LTE. I dalej mamy regulamin zgody. No to właśnie zanim zaczniesz korzystać z tego Max Connect, to przeczytajcie sobie tu regulamin i to mamy możliwość zgodzenia się na komunikację e-mail. Czyli właśnie, jeżeli wyślesz jakąś głupotę, albo coś nieodpowiedniego, albo właśnie coś fajnego, to radio mogło będzie się z tobą skontaktować, nie? Przez e-maila. Jeżeli będziesz namiętnie korzystał z Max Connect, to sobie to włącz. Bo to umożliwi RMF Max kontakt z tobą w razie jakiejś potrzeby. Ja nie będę tak często z tego korzystał, albo nawet może w ogóle, więc ja sobie tego nie zaznaczam. No i ostatnia opcja to jest możliwość usunięcia konta RMF Max Connect. Nie, jeżeli przestaniesz korzystać z tego, albo nie chcesz już tego używać, to możesz to konto wywalić. No i dalej mamy informację o aplikacji, linka do supportu, maila do supportu RMF FM, albo grupy RMF, czyli właściciela właśnie RMF Max i możliwość ocenienia aplikacji w KPP bądź App Store, zależy jaką, czy masz na iPhone, czy na Androidzie oraz ostatni link, nasze aplikacje, ale tu mi się nic nie pojawia, o, jak, no, nie ma, nie znaleziono wyników, więc nie pokażę wam tam co jest. Może będą jakieś inne aplikacje od RMF Max, kto wie. I już taka funkcja w aplikacji głównej powstała, ale póki co się nic innego nie pojawia, więc może w przyszłości się coś nowego, jakaś jeszcze jedna, a może osobna aplikacja od RMF Max Connect, nie? Albo osobna aplikacja od RMF Max News, kto wie, nie? No bo tak może w przyszłości być. Dobra, no i to na ten koniec, więc sobie zamkniemy aplikację.
Może nie wyszło za długo, nie? Na pewno krócej niż poprzedni film. Więc będę się z wami powoli żegnał. Piszcie, czy korzystacie z aplikacji RMF Max, czy słuchacie radia RMF Max. Dzielcie się opinią, napiszcie, co myślicie. A ja zanim się pożegnam, to jeszcze opowiem wam pewien suchar. Właśnie też z radia, ale innego. Z Vox FM, o którym też będzie aplikacja. Film i aplikacja będzie pokazana, ale to kiedy indziej. Więc tak, jest taki suchar. Uwaga. Co robią policjanci i psy z psami na cmentarzu? Jeszcze raz. Co robią psy i policjanci, no, czyli policja z psami na cmentarzu? Ja wiem. 3, 2, 1. Uwaga, szukają prochów. Mam nadzieję, że zrozumieliście. No, jak ja to pierwszy raz usłyszałem, to też zrozumiałem. Nie? No taki słuchaj, właśnie z radia. Z mnie też z innej stacji. No, to także będę się teraz już naprawdę żegnał. Życzę wszystkiego dobrego. Piszcie, co myślicie o aplikacjach, nie? Czy o tej serii? Bo będzie jeszcze tak. Będzie jeszcze tak. Będzie jeszcze Radio Z, RMF24. Potem będzie Radio Z, czyli aplikacja od Radio Z. Później będą Złote Przeboje. I jeszcze będzie, na końcu będzie Polskie Radio. Nie? Czyli aplikacja od PR, od Polskiego Radia. Dobra, i na tym koniec nie tej serii. A jeszcze ważna rzecz. Moje filmy mogą być nieregularnie. Z racji tego, że ja nie będę mówił w poprzednim materiale, ale ja choruję na podaszkę, na epilepsję, więc ja mogę po prostu... Moje filmy mogą nie być. Na przykład we wtorek albo w piątek, nie? Także staram się robić regularnie, ale to każdy człowiek, nie? Każdy YouTuber nie jest regularny. Więc mam nadzieję, że wy to zrozumiecie. Nie zwłaszcza, że ja jestem niepełnosprawny. I po prostu może albo mi się nie chcieć, albo mogę z innego powodu, właśnie z tego powodu tej choroby, podaszki mogę nie zrobić filmu. Nie? Także robię we wtorki i piątki, ale może tak nie być. Nie w przyszłości, albo w ogóle nie może być inaczej w przyszłości. Więc takie ostrzeżenie. Żeby nie było tego takiego, że sobie zapisaliście w kalendarzu wtorek i piątek i potem czekacie, a tu kolega nie robi, nie? No, żeby tak nie było, nie? Ja słucham też takiej Q&A od Roberta Nawrowskiego, czyli takiego youtubera, który robi recenzję smartfonów. I on niby jest napisane, że będzie w sobotę co tydzień, a nie zawsze jest w sobotę, więc czasami jest w niedzielę, a czasami w ogóle nie ma. Więc to jest, my jesteśmy ludźmi, więc to po prostu jest normalne. No, to także takie coś na koniec, a ja będę się teraz naprawdę trzeci raz żegnał, ale do trzech razy sztuka, do zobaczenia, z tej strony Dawid Szczykła, cześć.